Otwieramy. Cześć, witam was bardzo serdecznie dzisiaj z kawką i w bluzie, bo jestem niewyspany, ale i tak stwierdziłem, że nagram dla was odcinek, bo przyszła już jakiś czas temu paczuszka, którą rzuciłem w biurze i znowu nie rozpakowałem, ale sobie przypomniałem, że mam, w związku z czym dzisiaj zobaczymy, co w niej przyszło. Interesują mnie z niej dzisiaj dwie rzeczy, może cztery nawet. Cztery. To są cztery rzeczy i jedna zostanie do innego odcinka. Po pierwsze, kupiłem nową rzecz do plecaka. Dwie nowe rzeczy do plecaka. Jeśli chodzi o plecak, który kupiłem taktyczny, to kliknijcie kartę tutaj i zobaczycie zakup, recenzję tego plecaka. Bo jak się okazuje, dowcip jest taki, że ciągle trzeba, ciągle coś potrzebne, żeby lepiej zorganizować. W plecaku dużo drobnych elementów gania tam i z powrotem, w związku z czym stwierdziłem, że przyda się coś, w co się powrzuca różne rzeczy i nawet przyczepi się na zewnątrz plecaka. Tak naprawdę była już recenzja pierwszych rzeczy taktycznych kupionych do plecaka, więc kliknijcie kartę i zobaczycie, co kupiłem wcześniej, a dzisiaj ciąg dalszy. To jest torba tak naprawdę na picie, z taką małą kieszonką z boku. Kieszonkę sobie zasuniemy. A co mieści się do środka? Po pierwsze, kiedyś zastanawiałem się, szukając, co zmieści się, w co zmieści gimbal. No i to się zmieści gimbal, to już wiem, bo jest dość duże. Natomiast co jeszcze? Można do tego zmieścić słoik, litrowy słoik na mrówki. Jeszcze zostanie dużo wolnego miejsca. Natomiast bardziej dopasowanym elementem jest termos, który można tutaj wpakować z obiadkiem. I jeszcze do tego jakieś pudełko, no może troszeczkę mniejsze niż to, z sałatką do obiadu. Dobra, nie będziemy tego upychać na siłę. Jakby się zgłodniało, tak. To też to troszeczkę luzu jeszcze ma, więc jest jedna rzecz, którą doczepimy do naszego plecaka i niedługo nagram film ze wszystkimi elementami do plecaka, które mam, który kiedyś obiecałem i zapomniałem nagrać. Właściwie to tak naprawdę miałem za mało tych rzeczy, a w końcu dokupiłem następne i tak naprawdę uważam dalej, że mam za mało, ale zaczniemy organizować plecak. Jeszcze jest taka druga mała saszetka też na zewnątrz do przypięcia. A co ciekawe wam powiem, widziałem jeszcze jedną fajną rzecz, czyli kosmetyczkę, którą można przyczepić do plecaka na zewnątrz. Jak potrzebna jest szczoteczka do zębów czy coś innego, czy mydełko, to nie trzeba grzebać i szukać plecaku. Także naprawdę jest dużo fajnych rzeczy. 30-parolitrowy plecak plus drugie 30 litrów wokół plecaka i wszystko gra. Do kompletu jeszcze kupiłem coś takiego, bo było bardzo tanie. Nie by widziałem tego wcześniej na rynku. Czyli takie na rzepy zapinane elementy. Dwie długości, o, które na przykład zgubiłem, zrobiłem coś takiego i gdzieś to posiałem. Na pewno to jest to w domu, tylko nie mam zielonego pojęcia gdzie. Chodzi mi o te elementy, które robiłem przy upgrade'zie plecaka, tuningowaniu plecaka i był na ten temat film, kliknijcie kartę, zobaczycie co do czego kupiłem i wykorzystałem. Więc wiedziałem, że wypróbuję za 3 zł z groszami. Są dwie długości. No jakkolwiek się to nie zapnie, to jest to ok. Jest to cięższe niż taki standardowy pasek, przy których są mole. Jeszcze jest drugi rzep. Zobaczymy. Nie ma o, ten jest za krótki. Nie ma takiego pośredniego rozmiaru, który byłby fajny. Natomiast ja mam tutaj kawałek karimaty, ale jeżeli weźmiemy całą karimatę, to ten pasek, który jest tutaj na rzep, będzie idealny do całego rouloniku karimaty. Ja tą karimatę pociąłem na kilka elementów po to, żeby każdy w domu miał swój element i mógł sobie zabrać. Jak chce usiąść, to siedzieć, to siedzieć, a jak się nie chce nosić, to nie siedzieć. Prosta kwestia. Także dzisiaj doszły dwie rzeczy. No i oczywiście kawka. W termosiku można zabrać kawkę, aczkolwiek niekoniecznie tym. A czwarta rzecz to jest taki uchwyt. O, dobrze, że mi Oliwka podpowiedziała.
taki uchwyt na molu, przy którym można przyczepić do moli. I do tego uchwytu przyczepić coś. O, proszę bardzo, tylko na odwrót to trzeba zrobić, żeby się nie pociągnęło i nie zaczepiło. Tak jest. Na sam koniec wypchałem to, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Myślę, że tu jest spokojnie ponad 2 litry do zmieszczenia. Tutaj na pewno nie ma litr do zmieszczenia, jakieś 0,75, może 0,7 nawet. Także troszeczkę rzeczy będzie można poutykać. I cóż, zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie w dzwoneczek, aby być na bieżąco i napiszcie w komentarzach, co wy byście jeszcze dokupili fajnego, żeby było przy plecaku. Jeszcze taka jedna rzecz mi się nasunęła, że może być to torba zrzutowa też. Można zastosować jako taką torbę zrzutową. A przy okazji jeszcze tutaj jest taki jeden element, że jakby się woda gdzieś tam wylała z picia, rozlała, to wyleci. Takiego elementu nie ma. To z kolei jest bardziej bezpieczne, jeżeli chodzi o postawienie. Jakby się postawiło w kałuży, to jest mniejsza szansa, że przesiąknie. W ogóle to jest jakieś... No może trochę osłoni to od jakiegoś deszczu nie za wielkiego. Tu nie ma to takiej gumy jak ma plecak. W związku z tym to, co mu się będzie nosiło na zewnątrz, musi być już na tyle bezpieczne, żeby... Tak, tutaj są jakieś plastiki i gumy, żeby nie zamoczyć, jak będzie padał ekstra duży deszcz. Przyjrzyjcie się jeszcze raz, jak to wygląda. Tu napchałem dużo różnych rzeczy dzieci. Ubranka dla lalek. O, jeszcze jest zaczep. Ucho. Tutaj też są jeszcze dwa zaczepy. Można powiesić nawet na jakimś pasku na ramię. Bo troszeczkę do założenia do pasa czy do nerki to jest za duże, jeśli chodzi o, moim zdaniem, o picie. To już można dorzucić spokojnie. I ten bidon, który widzieliście w pierwszym filmie, bardzo fajnie sprawował się przy takiej nerce. W czasie wakacji chodziłem z nimi, nie musiałem plecaka nosić. Na naszym kanale znajdziecie jeszcze inne filmy, jeszcze inne odpakowania. I między innymi byliśmy na wypadzie już z tarpem, możecie zobaczyć tarp, jak również przygotowanie butów na zimę taktycznych, które już od roku sprawdzałem. Też obejrzyjcie ten film. Do zobaczenia, na razie, hej, pa!